the first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Dzień wolny od pracy, a na ulicy tyle ludzi. Jak widać, mają na głowie korony i są zdecydowanie w świątecznym nastroju. Co było powodem ich niecodziennego zachowania we wtorek, 6 stycznia? Także Jastrzębie dołączyło do miast, w których zorganizowano korowód Trzech Króli, który miał uświetnić święto Objawienia Pańskiego. Głównymi postaciami byli oczywiście trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar, którzy wyruszyli w drogę na spotkanie z nowonarodzonym Jezusem Chrystusem. Wraz z nimi na szlak wyruszyli Jastrzębianie. Zresztą mędrcy sami mówili, po co przyszli i jakie towarzyszyły im przeżycia. Świętowanie Trzech Króli to można na wiele sposobów, ale między innymi można to robić wspólnie poprzez wspólną zabawę, jak ja to nazywam, na Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie ważne w dziejach zbawienia, dlatego że Jezus objawia się światu. Przychodzą mędrcy, i którzy go akceptują, poganie, tak? No i dlatego to jest tak ważne z punktu widzenia religijnego. A jeżeli chodzi o mnie, to no, chciałem troszeczkę, żeby to święto zaistniało, bo każde święto, Boże Narodzenie, Wielkanoc ma jakieś tam swoje symbole, z czymś się wiąże. Fajna tradycja zaczyna się robić, korowód Trzech Króli, gdy właśnie poprzez to można pokazać światu. Chrystus się nam narodził, jesteśmy, współuczestniczymy w tym, no chyba o to chodzi. No jak na pierwszy raz, no liczę, że to było udane, no, fajnie, dużo ludzi przyszło, no i super. Jastrzębski korowód Trzech Króli odbył się w zimowej scenerii. Bajkowa pogoda zapewne została wymodlona, a o sprawną organizację przedsięwzięcia zadbała Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju.